Dobry wieczór, moi drodzy. Zaczynamy nasze spotkanie. Konkret. Pan prezydent podpisał ustawę budżetową, bo inaczej nie może zrobić. Musi podpisać. Ale przesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Najważniejsze jest to, co zrobił jednocześnie. Uzasadnił, że powodem przesłania jest fakt nieobecności na głosowaniu dwóch posłów. Kamińskiego i Wąsika. Pan prezydent tym ruchem pokazał, że jest prezydentem dwóch Polaków. Natomiast przestaje być prezydentem narodu. Dlaczego? Bo w sondażach ogromna większość Polaków jest przeciwna ułaskawieniu w trybie i według metody, którą pan prezydent przyjął. Właśnie tych dwóch panów. Bo przecież trzeba pamiętać o czym. To są panowie, których problemy za chwilę wrócą w kwestii Pegasusa, w kwestii Orlenu i Lotosu, w innych kwestiach dotyczących gospodarki, praworządności. Ta decyzja pana prezydenta przypomina to, co znamy z historii nie Polski, a Francji. Après nous le déluge. Tak mówiono za Ludwika XV we Francji, a znaczy to po nas chociażby potop. To jest prawdziwy sprzeciw większości narodu. To jest absolutne liberum veto i jestem ponad wszystko. A tak być, moi drodzy, nie powinno. Tym bardziej, że przecież ten budżet, jeśli trafia do Trybunału Konstytucyjnego, to tam może zostać skrytykowany. Nie ma właściwie procedury, która by określała, co się z nim stanie, ale możemy sobie wyobrazić nawet werdykt pod tytułem, że jest nieważny właśnie z tego powodu, że zabrakło dwóch posłów. Przypomnijmy, chyba w 2017 roku w sali kolumnowej ponad połowa posłów PiS-u przegłosowała budżet i jakoś wtedy pan prezydent nie widział problemu, tylko go podpisał, a teraz nie. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że ten budżet jest potrzebny Polsce w momencie, gdy toczy się wojna u naszych granic. I potrzebne są pieniądze na uzbrojenie i modernizację armii, na obronność. W sytuacji, gdy po wysokiej inflacji trzeba podwyższyć płace tym, którzy na to najbardziej zasługują, nauczycielom, służbie zdrowia, urzędnikom, którzy porządnie pracują. To wszystko jest w tym budżecie. I teraz, jeśli pan prezydent to wetuje, a właściwie nie mogąc zawetować, wyraża swoje stanowisko, które polega na sprzeciwie, to jak to się ma właśnie do tych kwestii? Czyż nie jest to sprzeciw wobec właśnie tych środowisk? A przecież pan prezydent już zapowiada, że za chwilę będzie wetował następne ustawy. Właśnie dlatego, że nie ma tych dwóch posłów. Moi drodzy, jest jeszcze jeden powód, dla którego, właściwie dwa, dla którego ta postawa prezydenta jest naganna. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mieli wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. To jest czas napięcia, czas emocji, czas sporu. Wtedy pan prezydent powinien działać jak ten, który rozlewa oliwę na te wspienione fale. Gasi te spory, jest arbitrem. A on staje po stronie znaczącej mniejszości, ale tylko mniejszości. I druga sprawa. Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki gospodarcze za ubiegły rok. Są one tragiczne. Niech to do wszystkich dotrze. PKB podobno wzrosło o 0,2%, czyli w ogóle nie wzrosło. Jest to najgorszy wynik polskiej gospodarki w ciągu całego ponad 30-lecia od 90 roku. Wyobrażacie Państwo sobie,
że my tu stajemy w takiej sytuacji, kiedy mamy wielkie problemy gospodarcze, a przecież potrzebujemy pieniędzy. I pan prezydent mówi, że to nieważne. Ważnych jest tych dwóch dżentelmenów, bo on z nimi się wyściskał, bo on ich przytulił. Tragiczna to postawa. Nie ma w tym najmniejszej troski o to, co jest fundamentem państwowości. Ale także jest inna osoba, do której chcę się zwrócić. To jest przewodniczący albo jeden z przewodniczących związków zawodowych, chyba OPZZ-u, pan nazywa się Ostrowski, który otwarcie mówi, że trzeba podnosić płacę minimalną, że trzeba podnosić wszystkie płace. Wprawdzie następuje spłaszczenie, te różnice między płacami się zmniejszają, ale to nieważne, bo jego zdaniem wydajność pracy w Polsce rośnie. To, co on mówi, jest dowodem nieuctwa ekonomicznego. Jeśli PKB rośnie o zero, to o ile wzrosła wydajność pracy, proszę mi powiedzieć. Ona wzrośnie tylko o tyle, o ile spadnie zatrudnienie. Otóż zatrudnienie w Polsce nie spadło w ostatnim roku. W związku z czym, o ile wzrosła wydajność społeczna w Polsce? O nic. Dlaczego nie wzrosła? Bo mamy najniższy w Europie wskaźnik inwestycji. Bo mamy ogromną inflację, która niszczy chęć do inwestowania. I taki oto działacz związków zawodowych śmie powiedzieć, że ponieważ wydajność rośnie, to musimy podnosić płace. Jestem pierwszy, który chce podnosić płace, ale tylko pod jednym warunkiem. Polska powinna się rozwijać szybko, a zatem PKB powinna szybko rosnąć, a może rosnąć tylko dzięki wzrostowi zatrudnienia i szybkiemu, bardzo szybkiemu wzrostowi wydajności pracy wynikającemu z inwestycji. A tego nie ma. I teraz jeszcze jedna kwestia, o której mało mówimy, a którą trzeba podnieść. To jest kwestia, i dobrze, że rządzący dokonują zmian w sektorze energetycznym, wyrzucając tych prezesów, dyrektorów, te rady nadzorcze, tą całą, można powiedzieć, nadbudowę pasożytów, którzy żerują i karmią się, a później przesyłają do Prawa i Sprawiedliwości swoją jałmużnę. Otóż to, co nam grozi, to grozi nam szybki wzrost cen energii. Bo ten sektor był źle zarządzany i w tej chwili ma ogromne roszczenia. A ja przypomnę, że na rynkach światowych gwałtownie spada cena węgla. Spadają ceny innych surowców. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba się dobrze zastanowić, jak skalkulować ewentualny wzrost cen energii, bo może się okazać, że znowu te przebogate koncerny naftowe polskie będą zarabiały kosztem kogo? Kosztem konsumentów i kosztem polskich przedsiębiorców. I dlatego tak bardzo apeluję o to, że jeśli chcemy prawdziwych zmian w Polsce, to nie może się to dokonać na zasadzie minister zmieni ludzi i się kręci. To może stać się tylko w wyniku wspólnych rozmów i wspólnych decyzji. Z kim? Z małymi i średnimi przedsiębiorcami, z ich reprezentacją i z tym, że trzeba wreszcie utworzyć powszechny samorząd gospodarczy, który będzie ich reprezentantem, ale nie tylko będzie także partnerem i wspierającym rząd w mądrych decyzjach. Ktoś powie, ale jest Rada Dialogu Społecznego. Już widać, prezydent nie chce powołać do niej niektórych ludzi albo wreszcie ich powołuje, tylko to w tej chwili jest instytucja o bardzo słabej, powiedzmy otwarcie, egzekutywie. Tam nie ma tych, którym jest źle w Polsce. Tam jest mnóstwo tych, którym jest w miarę dobrze i którzy wyłącznie o sobie myślą, a nie o polskiej przedsiębiorczości. Trzymajcie się i dbajmy o to, żeby problem polskiej przedsiębiorczości, powszechnego samorządu gospodarczego stał się przedmiotem troski wszystkich. Do zobaczenia.